Witamy serdecznie w programie Zimne Dranie, który co weekend podsumowuje to, co dzieje się na wszystkich skoczniach narciarskich na świecie. Dzisiaj jesteśmy w Zakopanem. Michał Korościel, kłaniam się, w studiu mam gości. Po raz pierwszy w programie Zimne Dranie wystąpi Wojciech Topór. Witam cię, Wojtku. Witam. Już po raz setny prawdopodobnie w tym programie wystąpi Jakub Kot. Witam cię, Jakubie. Ostatni już pewnie, tak? Być może, nie wykluczam. Dzień dobry. No i proszę państwa, po raz kolejny już w tym programie wystąpi teleportowany właśnie w tej chwili do naszego zimowego studia Igor Błachut. Dzień dobry, Igorze. Dzień dobry. Mamy dość duże opóźnienie, także będzie przerwa między moim pytaniem a odpowiedzią Igora. To nie będzie tak, że Igor tak strasznie długo musi się zastanawiać nad odpowiedzią. To wynika, proszę państwa, ze względów technicznych li tylko. Dobrze, Wojtku, rozpoczniemy od ciebie. Najpierw przedstawię cię naszym internautom. Proszę państwa, Wojciech Topór to jest człowiek, który z Kamilem Stochem chodził do podstawówki, do gimnazjum, do liceum, siedziałeś z nim w ławce oraz byłeś jego świadkiem na ślubie, prawda? Prawda, zgadza się. Jak Kamil Stoch znosi porażki? Coraz lepiej, ale w większości nie musi tych porażek znosić, bo generalnie ma więcej sukcesów, że tak powiem. No ale po takim weekendzie w Zakopanem pewnie potrafi się w głowę. No był ciężki weekend dla niego, ale po tylu latach doświadczeń widać, że jest spokojny, dalej pracuje, robi swoje i jeszcze te wyniki przyjdą w tym sezonie. Czyli nie mówisz, że on na przykład jak dzisiaj wróci do domu swojego w zębie, to nie będzie trzaskał drzwiami i mówił, nie dzwońcie się do mnie, nie dzwońcie do mnie, nie będzie tak. Nowy dom, szkoda drzwi, także nie. Racja. Gdyby był stary, to by trzaskał. Nie no, Kamil jest opanowany, także na spokojnie. Jasne. Kuba, weekend w Zakopanem w skali od 1 do 6. Proszę bardzo. W wykonaniu reprezentantów Polski. A mogę nie odpowiadać na to pytanie? No bo jak trudno nie chcę, mi... No, ja nie mam dla ciebie innego. Ja tu mam kartkę z pytaniami, ja nie mam drugiego dla ciebie. Znaczy trudno... Od 1 do 6, ale tak. 1 to jest... 1 to jest źle, a 6 to jest dobrze. Ty dawno w szkole nie byłeś. No zdalnie teraz się uczyć. Dobrze, Kuba, musisz odpowiedzieć na to pytanie, bo... No dobra, no to biorąc pod uwagę od piątku do niedzieli, że i Andrzej zanotował fajny występ. Fajny. I Dawid wygrał prolog. Mhm. No właśnie, i co jeszcze? I na jaką ocenę to się składa? Szóste miejsce Dawida. No to powiedzmy, że 4 może być. No, możesz nawet z minusem. Nie, no dobra, 4. 4 na szynach. 4. Nie, 4. Powiedzmy, że to był dobry występ. No może taki naciągany, dobry. Dobra. Bo nie ukrywajmy, że chcielibyśmy więcej. Więc no, dobry, ale jeżeli miał się taki zdarzyć, to niech się zdarzy teraz, a miejmy nadzieję, że już takich po prostu nie będzie. Wpadek, czy nie wpadek, czy gorszych wyników. No po prostu... Powiedzmy, że 4. Igor, jak sam słyszysz, nie ma tu odważnego gościa, który wbiłby ostrze krytyki w ten weekend w Zakopanem. Właśnie dlatego zwracam się do ciebie. Proszę bardzo. Myślę, że ta 4 od Kuby była równie naciągana jak noty od pewnego sędziego przed tygodniem. Do tego może nie będziemy wracać, co działo się przed tygodniem i do tego sędziego, ale no, 4 to przepraszam za co? Przecież nawet 4 zawodników dzisiaj nie było w drugiej serii, także raczej no, nie ma się co rozpędzać. Igor, proszę, wystaw ty tą ocenę, zrób to się pocieszać, mnie. Że... No wiem, no więc w porywach 2+, moim zdaniem. Tak należy to ocenić. No bo po pierwsze wczoraj mieliśmy kwotę narodową, zresztą niewykorzystaną w pełni, bo skakało 11 zawodników. W drugiej serii znalazło się mniejsza ich liczba niż 11, zdecydowanie. Część naszej kadry poległa w sposób zastanawiający, biorąc pod uwagę, że skaczą jednak u siebie. I atut własnej skoczni raczej nie został wykorzystany. A po drugie, no, wyniki indywidualne okej. No, wczoraj był Andrzej ciut od wygranej pierwszej w karierze. No, pierwszy raz w karierze stanął na podium i to było super wydarzenie. Bardzo, bardzo się można było cieszyć. W ogóle w drugiej serii nasi zawodnicy skakali fajnie. No ale dzisiaj... Wyjąwszy skok Dawida w prologu, który między nami mówiąc nic nie zmieniał u nikogo, poza Dawidem i jego rodziną, no bo to jest jednak premia finansowa spora, no to prolog można było spokojnie odłożyć na bok i nie brać go pod uwagę, a w konkursie było jak było. No, 6 miejsce najlepszego naszego zawodnika, 1 z 3 dodajmy, to zupełnie tak jak Rosjan. Dzisiaj w drugiej serii, więc no, jak będziemy skakać do góry, to ostrożnie, żeby sobie głowy gdzieś tam nie uszkodzić, bo... No właśnie, bo sufit nisko, także no, nie był to weekend marzeń i powtórzę to, co już mówiłem w trakcie konkursu Markowi, że mam taki postulat,
żeby jednak tych dodatkowych konkursów w Zakopanem nie organizować, bo jakoś tej zimy przynajmniej nie bardzo to wychodziło w biało-czerwonym. Cieszę się, że zahaczyłeś o ten temat, Igorze, bo w tej sprawie mam przygotowany żart, który opowiadałem już tutaj w Zakopanem, ale ty może jeszcze go nie słyszałeś, a na pewno chcesz, bo nawiązałeś do tego, że być może w miejsce odwołanego Row Air Zakopane weźmie te terminy, ostatecznie prawdopodobnie nie weźmie, ale mam taki żart, ponieważ on wymaga śladowej znajomości języka angielskiego, ten żart, zrozumienie tego żartu. Otóż w Norwegii nie będzie w tym roku konkursów i żart brzmi tak. Norway? No way. Co myślisz? Trzymasz poziom. Jestem zadowolony, bo się nie zawiodłem. Nie musiałem, wiesz, to musiałem ci to powiedzieć. No. Nie wiem, Wojtek chyba nie miał okazji jeszcze słuchać swoich dowcipów zbyt wielu, więc... Odsuwa się ode mnie teraz, niestety tak to wygląda. Dobrze, panowie, mówi nam tutaj producent na ucho, bo proszę państwa, mamy producenta, to jest zupełnie poważny program publicystyczny, żebyśmy przeszli do Mistrzostw Świata. Czy po tym, co tutaj się wydarzyło, my mamy prawo, Wojtku, przed Mistrzostwami Świata być optymistami? Oczywiście i nawet musimy być optymistami. Wiadomo, konkurs tutaj był troszkę gorszy ilościowo, mało zawodników weszło do tej 30, ale to już jest za nami. Teraz przed nami jest Rasnow, później Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie i tam na pewno te już jednostki treningowe objętościowo będą coraz mniejsze. Ten power pójdzie do góry i z tym powerem myślę, że i to czucie wróci zawodnikom i będzie dobrze. Taką mamy nadzieję, rzecz jasna. Jakubie, wiesz co, jest taka strategia w psychologii, która mówi, że jeżeli masz problem i nie chcesz go za bardzo rozwiązywać, to znajdź problem u kogoś innego, kto ma większy i wtedy wszyscy się skupią na tym większym problemie tego kogoś innego. I tu dochodzimy do reprezentacji Niemiec, która ma gigantyczne problemy, z których się absolutnie nie cieszymy, bo nie jesteśmy takimi ludźmi, ale oni mają Mistrzostwa Świata u siebie i jak zobaczymy, co oni wyprawiają na skoczni, to Stefan Horngacher naprawdę może sobie pomyśleć, kurczę, nie wygląda to najlepiej. Zgodzę się, natomiast poczekajmy na wyniki w Oberstdorfie, prawda? Co tam zrobią Niemcy? Jeżeli tam będą mieli złoto w drużynie i Eisenbichlera na podium, to może być inny punkt widzenia, ale tak, zgodzę się, autentycznie nie jest najlepiej. Nawet tak z niedzielnego konkursu Paru Świata, tak sobie na szybko wynotowałem, najlepszy był 12 Eisenbichler. Geiger, Hamann, Paszke punktują, ale to już są miejsca w trzeciej dziesiątce. W tym samym dniu, mówimy o niedzieli, był w Klingenthal Puar Kontynentalny, najlepszy z Niemców był 17, Dawid Ziegel. Mistrzostwa Świata Juniorów, gdzie zawsze ci Niemcy mieli ogromną pakę. W drużynie dopiero 8 miejsce niemieckich juniorów, a w konkursie indywidualnym najlepszy był Modriken 21, a przed nim było 4 Francuzów. 4 Francuzów przed najlepszym. Ale też z oczywiście Francuz trzeba pochwalić, naprawdę dobry wynik zrobił, no tylko też biorąc pod uwagę no, skalę, tak? Gdzie Francja, a gdzie Niemcy, to daje jakiś tam obraz, że faktycznie nie jest tam najlepiej. Oczywiście Dawid Ziegel, Andras Wellinger, to są, wiem jakie nazwiska, wiemy co ich spotkało, ale fakt faktem i w Fiskapach, i w Parze Kontynentalnym, i na Mistrzostwach Świata Juniorów, i nawet teraz w Parze Świata, gdzieś tam troszeczkę mają dołek, ale ja bym się wolał martwić o siebie niż o Horngachera i o ich niemiecką ekipę, ale autentycznie to są bardzo ciekawe wyniki, które warto też powiedzieć, że nie tylko tutaj mają problem, bo warto też pokazać Austriaków. Oni wszędzie teraz brylują. Kobiety, Mistrzostwa Świata Juniorów, złota Austriaczek. Panowie, deklasacja. Tam by kadra B mogła pojechać, znaczy druga drużyna juniorska, też by wygrali drużynówkę. Wszystkie Fiskapy, wszystkie prawie kontynentale tam brylują, ale z kolei na Parze Świata brakuje tych zębów austriackich, więc czasami to też nie ma przełożenia, ale warto taką merytorykę tu w Zimnych Zadaniach też wprowadzić. Oczywiście, prawda? To jest program merytoryczny. Teraz do ciebie zwracam się, Igorze, z pytaniem, czy w 2 tygodnie Niemcy się pozbierają i czy na tych mistrzostwach wypadną lepiej niż my? Gdybyś miał teraz napisać taki scenariusz, który później odczytamy po mistrzostwach i zweryfikujemy. No, mają duże szanse wypaść lepiej, jeśli chodzi o rywalizację pań w skokach. Myślę, że no tam jednak niezależnie od tego, że nie idzie im troszkę, to panie jednak mają mocniejsze niż nasza reprezentacja, chociaż występy ostatnie Anny Twardosz skłaniają nas do kibicowania jej, bo robi duże postępy i ma bardzo fajny sezon tej zimy. No, ale jeśli chodzi o panów, to pragnę wam przypomnieć, że nie tak dawno mówiliście podczas analizy w studiu, bo nagrywamy to zaraz po tym, jak zakończyliście analizować konkursy. Tak. Że właściwie od czasów Horngachera to nic się w naszym sztabie, poza właśnie Stefanem, nie zmieniło. To znaczy pracują prawie ci sami ludzie, albo dokładnie ci sami ludzie, którzy pracują od dłuższego czasu. No więc może by warto też zwrócić uwagę na pewną paralelę. Niemcom idzie słabiej ostatnio, nasi też tak
No dzisiaj, co tu dużo mówić, szału nie było, prawda? Mimo, że własna skocznia. No więc jeżeli Niemcom ma pójść dobrze, bo pracują wedle jakiegoś cyklu treningowego, wedle jakiegoś schematu, który został opracowany przez Stefana Hongachera już jakiś czas temu i pewnie jest ulepszany co jakiś czas, natomiast on, zakładam, że bazuje na jakimś swoim pomyśle na przygotowywaniu reprezentantów. I jeżeli ten pomysł na przygotowanie dla imprez docelowych Michał Doleżal, no nie mówię, że skopiował, ale zaadaptował po swojemu, ale mniej więcej pracuje podobnym rytmem, no to należy oczekiwać, że jeżeli Niemcy pójdą w górę w Oberstdorfie, no to nasi też. Aha. To nie jest oczywiście przesądzone. Możemy się zastanawiać, co będzie, bo przed chwilą Wojtek mówił, że teraz nasi mocno pracują, potem obciążenia zejdą, no ale nie sądzę, żeby przed mistrzostwami świata Słoweńcy czy Norwegowie sobie nagle nałożyli na gryfy dwa razy tyle obciążeń i kazali chłopakom robić przysiady, żeby ich zamulić przed tymi mistrzostwami. No oni też będą musieli trochę zelżyć te treningi, żeby zyskać dodatkową świeżość. Dodatkową w przypadku Norwegów, to nie wiem jak się to skończy, no bo dzisiaj niewiele brakowało, że mielibyśmy ich trzech na podium, a w dziesiątce było bodaj czterech, prawda? Także no, rozmaicie się to może potoczyć. Mam nadzieję, że nasi się zaprezentują na Mistrzostwach Świata lepiej niż dzisiaj. No, gorzej byłoby trudno chyba. Tak. A co do Niemców, myślę, że też będzie lepiej. Myślę, że też będzie lepiej, że niezależnie od tego, że presja jest potężna i że oni chyba coraz gorzej to znoszą, taki Eisenbichler na przykład, Geiger wdeptany jest od 2-3 tygodni już tak kompletnie, nie wiadomo co się z nim dzieje, nie wiem czy się nie wysypia w domu z tym dzieckiem tak. Malutkim, ale no, może tak być. Ale no, niewykluczone, że będą w stanie się zmobilizować. No, zazwyczaj na dużych imprezach Niemcy jakoś wypadali dobrze albo i bardzo dobrze. No parę medali mają. Dziękuję Ci za tę analizę, Igorze. Najbardziej doceniam to, że pojawiło się w niej słowo paralela. A na koniec, wiesz co, Wojtku, wykorzystując Twoją obecność tutaj, ja zdobyłem bezcenne informacje, które teraz chciałbym, żebyś potwierdził albo je zdementował. Chodzi o wesele Kamila Stocha, na którym byłeś z całą pewnością. Wszyscy siadają do stołów, prawda? Wjeżdża Rosół, nie? I Kamil dostaje telefon. Kamil dostaje telefon i on go odbiera, mimo że chwila jest wyjątkowa. I okazuje się, że dzwoni kontrola antydopingowa. Przypominasz sobie tę sytuację? Było coś takiego, czy nie? Wiesz, że nie pamiętam? Wiesz, nie powinieneś się przyznać. Ja wiem, że możesz nie pamiętać tego, co się działo na oczepinach, ale Rosołu już nie pamiętasz? Nie no, żarty żartami. O, kontrola antydopingowa może w każdej chwili zadzwonić, mają do tego prawo. To jest też, tak jak ci zawodnicy w strzałówki mają troszkę, tak powiem, przechlapane. Bo oni muszą cały czas zgłaszać, gdzie tak, są i muszą, cały czas być pod ręką. Muszą ciągle notować, gdzie są, gdzie przebywają. Także jak nie, no to dostają żółtą kartkę, później czerwoną, ale... Ale to się wszystko skończyło dobrze. Tak jest, wszystko było dobrze. Dobrze, proszę Państwa, to był program Zimne Dranie, w którym udział wzięli teleportowany Igor Błachut. Dziękuję Ci, Igorze. Dziękuję. Jakub Kot. Dziękuję i przypomnij mi za tydzień, żebyśmy poruszyli temat dyskwalifikacji Andrzeja, bo są bardzo ciekawe opowieści odnośnie za co się dyskwalifikuje, bo to taki trochę kuchni z ogół można zdradzić. A to na pewno jeszcze będzie czas. I żeby też nasi kibice, nasi fani Eurosportu byli wykwalifikowanymi kibicami, żeby wiedzieli, za co się dyskwalifikuje, a za co nie. Więc zróbmy to następnym razem. Bardzo chętnie opowiem. Śmiało, nie ma problemu. Wojciech Topór, bardzo dziękuję. Dzięki. Michał Korościel, kłania się. Proszę Państwa, Jakub Kot jeszcze mnie tutaj prosił, mówił, że zawsze chciał wystąpić w Familiadzie, ale że to jest chwilowo niemożliwe, to przynajmniej żebyśmy pomachali tak jak uczestnicy Familiady na koniec. Ta muzyczka żeby była. Do następnego. Trzymajcie się.